To nie ja nagrywam. Ja nagrywam. Ja nie wiem w ogóle do tej pory, co robię na tych odcinkach. Występujesz, Psiłka. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Satisfactory. W 56 już. I jest ze mną Psiłka. Dzień dobry! Siadajcie, drogie dzieci. Z tej strony jest Simi. I... już nie PL. Jest 16.39 i 23 września i jest live, ale nikogo nie ma i jest Psiłka. Ej, ja jestem. Mówiłem. No, a Maryna. I trochę godzin mi doszło, bo już jest kurczę 90. A Maryna. 95 i pół godziny już jest na tym save. Ostatnio było, jak kończyłem odcinek, 80 chyba 7 albo 8. Więc no, to ostatnie zapisy not today. O 6.20 mogą świadczyć o... Pięknej nocy, cudownych gwiazdach i tak dalej. Tu się troszkę pozmieniało i na początek mam Psiłka pytankę do ciebie. Bo nie wiem jak do zrobić mnie sufit, bo tu robimy trzecie pięterko. Takie wiesz, jest jedno pięterko, taki parter, tu tą pięterko, tu kolejne pięterko, no i... To już jest trzecie pięterko? Zależy, czy liczysz parter, czy pierwsze, czy jak to się liczy. Zawsze no bez parteru. Parter to pierwsze, drugie... Parter to parter. Trzecie, bo tam taka nadbudówka jest, więc może być pierwsze. No to jest trzecie, tak, zgadza się. Na pierwszym jest tam stal, tam wiesz, na ziemi jakby tam trochę podwyższone, bo tam są fundamenciki takie wysokie, mm-hmm. Ale ogólnie tam jest stal i tam się robią tam różne beczki i rurki, I tam stalowe... Beczki, rurki, co? Stalowe belki takie tam różne, jeszcze inne fajne takie. Ale ogólnie... Kiedy ja będę prowadzić odcinek sama? Czy prowadziłaś? Co? No dobra, może być dzisiaj. No i ogólnie pytanko jest, bo tam... Ale to ty wtedy byś nie gadał nic. Nic, zupełnie nic, tylko ja. No to może być dzisiaj później? Później. No pod koniec tego odcinka, druga połowa. Nie, cały chcę sama. No to następny nie ma tak, nie ma tak dobrze. No ale to mogłaś, jak przyjedziesz, poprowadzić, a nie tak przez internet. Pograła, nie denerwuj mnie. Dobra, pytanko a propos ścian, bo tam na dole jest 6, mm-hmm. Wysokość, a tutaj jest 8 albo 9, bo są takie rafinerie wysokie, mm-hmm. Więc musi być 8 albo 9. Będzie 6 i 8, tak jak tam takie perony pewne, takie wagony. No albo 6 i 9, to tego nie trzeba tłumaczyć. No i pytanko nie? Właśnie na jakie wysokości to zrobić. 2, 4, 6, 8 by było tu, no a 9 jedno wyżej. Także pytanko jak to robimy. I jak jest 8, no to tak tutaj dym sobie trochę w podłogę tu wchodzi. No to jak jest dym, no to wyżej. Coś takiego. Tu, tak dymi. No to ja bym wyżej zrobiła. Czyli woli 6,9 niż 6,8. Tak. W sumie. To ma sens. To jest kurwa, rzeczywiście prawda. No także to robimy teraz trzecią ściankę. I ogólnie grałem sobie troszkę poza odcinkiem i w sumie to... Ale tu też przechodzi ten dym. No, troszeczkę też. Ale mniej. No to jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Nie, bo mi się wyskoczy, mi się nie będzie zgadzać. Jeszcze musisz, nie weszłeś. Ty skurwa, nie urwiesz mi kabel od internetu. Nie no, musiało się być tyle, nie? Mhm. Ten jak buduje. W Minecrafcie to ty nie chcesz budować nic. Wszystko ja robię, wszystko. Dobra, dobra. Rodzisz jak stara panna przed pierwszą randką. Tak będzie. Było, nie zmyślam. Jaka cisza zapadła. Tak było, nie zmyślam. Tak było? No, też przechodzi dym, ale no, co zrobisz? No dobrze, to nie przechodzi. No i ogólnie, co tu się zmieniło, wam pokażę. Może Psiłka zgadnie, co tu się zmieniło. No, nie widziałam trochę tego. No to zrobię sobie wyskocznię w drugą stronę. Zmieniło się to, że robisz sufit. No to akurat prawda.
No i na pierwszym jest tam stal, na drugim jest plastik, guma i tam komputerki, a na trzecim będzie, w sumie jeszcze nie wiem, myślę, że aluminium, myślę, że superkomputery i myślę, że nie wiem, ograniczniki jest i chyba zrobię jeszcze na tym piętrze, a tamte inne takie fajne rzeczy to już na innym. Co tu się jeszcze pozmieniało? No tutaj jest wyskocznia też na górę. Co zrobiłem tak? Bo jeszcze... No ja miałam zgadnąć, że sam już to widziałeś. Nie, no bo tu pokazuje, że się to pozmieniało, tak sobie porobiłem. No dobra. To mogło być jeszcze w górę, ale ogólnie jak się schodzi, no to jest tak, a jak się skakuje, no to jakby z laga się trafi, to się jest, a jak z lagiem się trafi, to się nie ma. No ale ogólnie skakuje się bez spacji, tutaj się skakuje ze spacją, no jest fajnie, tu jest wyskocznia do góry, tutaj się wchodzi, no i jest pięknie, tu będzie też podłoga. Tu będzie też przejście z zakrętem. Pokaż, jak się skacze z spacją. I tu będzie ściany, wejście, drzwi. Tylko, że muszą być po lewej, po prawej. Chyba tak. No, sztos. Coś takiego, no i tu będzie takie pięterko. Myślę, że to zrobię poza odcinkiem. Stawienie fundamentu, bo to jest nudne. Się chodzi po beton i tutaj się stawia. Tak samo jak te ściany. Postawiłem tu ściany. Kolejne pięterko robić? Dosłownie 7-8. No. Nie. 7-8 dosłownie wysokości. Także sporo tu poszło właśnie płytek i betonu. A co się zmieniło? Ogólnie chodziło mi o to, że zmieniła się tutaj układ konstruktorów robiących płytki. Te konstruktorki i te huty przeszły modernizację na młodego rolnika. I ogólnie to. No to jest krzywo, bo huty są węższe. Ale te konstruktory były. Tam dostawiłem kolejnych kilka. Tam są huty. Ogólnie jest więcej hut. Tutaj postawiłem szybsze górniki. Chciałem postawić trójki, ale jeszcze nie mam aluminium, więc postawiłem dwójki. Przyspieszony ten troszeczkę i normalnie na 4 robi, a przyspieszałem go i robi na 6 hut. No a to jest drugi i robi na. Na normalnym, bez przyspieszenia, robi na 4. Tu jest jeszcze jedno złoże. Gdzieś tu było. Tu. Jest też normalna ta żelaza ruda. I tak to wygląda, ale póki co tą sobie zdjąłem i tyle. Tutaj się właśnie zmieniło, bo tu było tak... po tamtej stronie. Nie, po tej stronie? Jest nie był wyskocznie. O tu, w tym rzędzie, bo one są ogólnie. Nie zmieniła się chyba. Odległość tutaj. Rzędy są te same. Tylko to było jakoś pokręcone i tu była jeszcze wyskocznia kiedyś, ale teraz już nie ma tam to żelowe lądowisko, też można było już wywalić. Także głównie tutaj dostawiam sobie konstruktorki, tutaj huty. Huty są na ścisk. Na konstruktorki są troszkę szersze, dlatego tutaj jest prosto i nawet w tą stronę. Tu jest na prosto, a tu się zaczynają coraz bardziej wyginać, ale myślę, że tu jest na ścisk, jest na ścisk. Jest nawet w porządeczku. Tutaj była też za tym słupem jedna huta, tu w tym miejscu. Właśnie była dziura na jedną zostawiona, ale tu szły taśmociągi. Teraz tą jedną hutę usunąłem i w sumie spoko. Bo brakowało płytek ogólnie, to pokazywałem nawet na odcinku gdzieś, że było za mało, teraz jest już full. No kwestia czasu, ja tu kilka godzin spędziłem po tej modernizacji i... Wszystko się zrobiło. Wzmocnione płytki jeszcze się robią, aczkolwiek tu było za mało śrubek na ostatni monter. Dlatego sobie przyspieszyłem ten taśmociąg z trójki na czwórkę. I w tym momencie już tutaj jest pewnie full śrubek. W ogóle śrubek mam bardzo dużo. Bo tu jest 60, więc dużo za... I tak jest jakiś... Jest czwórka? Coś tu za wolno idzie, wydaje mi się. Tu jest jakiś... Ten zakręt jest nieprzyspieszony. Taki coś właśnie tu nie pasuje. Że one się niepotrzebnie tu zatrzymują. Teraz jest elegancko. Sztos! Ja tu przyspieszyłem to i to. A patrzę, że jakoś tak średnio widać różnicę. Bo tam jednak tamten zakręt był wąskim gardłem. Jak to przyjaciół skomentujesz? Ja chyba nie muszę nic mówić. Sam wszystko powiesz.
Ej. Przydałoby się przyspieszyć, bo to 60 to jest na styk, a jakbym chciał jakiś nadmiar tu zrobić, to już dałby się drugi. No ale już tego nie będę robił, nie? Betonu muszę zrobić więcej. I ogólnie jedziemy na węgiel chyba. 19 minut live'a, 10 minut odcinka. Cześć Bartusik. Cześć Bartusik i cześć czołem pluski z Rosałem. Witamy serdecznie. Nie mogę w świecie. Aż, nie powiedział Niku. Z live'a mam. Cześć Bartusik, siemanko. Nie, chodziło mi o mój Wikta, nick. Witam serdecznie. Powiedz tak ładnie. Kalendarz z gołą panią. Dobra, nieważne. Witam miłą panią. Nie wiem, czy budować pięterko? Myślę, że pięterko, bo jak będę zrobił znowu wszystko i nic, to będzie lipa, więc zbuduję pięterko, chociaż 55 odcinek miał się skończyć na 400 ta seria. Może na 50, a... Miała! A nie skończy się na 60 nawet. Także... Ja obstawiam 70 odcinków. Bo ci powiedziałem, że jeszcze 15, a jest 55. Siła dobra, nie. Z matmy. W przedszkolu tak matmy uczą już? Proszę, przeczytajcie jeszcze raz mój nick, ale bez błędu. Batusiku 123. A, przepraszam, ja tak przeczytałam, bo daleka czytam. No. A że ja jestem ślepa i nie mam okularów, to przepraszam. Aj, nie to. Jak kura. Pazurem. Ale przynajmniej jest osoba, która czyta ten czat. Osoba, która zginęła. Dzięki! Nie wiem, o co chodzi. Ale to tak zabrzmiało, jakbym miała zginąć. Nie, to jest inna historia. I dobrze. Możesz opowiedzieć, posłucham. Nie, no to taka kwadratowa masakra. To jest dziada, pradziada. A ja też przecież oglądałam, jak byłam młodsza. Ostatnio sobie pamiętnik znalazłem i z 12-13 roku, jak jeszcze kwadratowa masakra była, ja to oglądałem na co dzień. Właśnie w godzinami dosłownie sobie znalazłem. Zamiast samemu zagrać, to on oglądał. Tak. Wiecie, jaki to ból? Czy to coś zepsułem, czy nic nie zepsułem? Ból i rozpacz. Rozczarowanie. Także to będą ogólnie chyba dziurki i będą wchodzić... pionowe taśmociągi. Tak, z plastikiem, z gumą, czy z tymi łącznikami. Gumat. Nie wiem jeszcze, czy to będzie... Zgadnij, kto będzie u Kuby Wojewódzkiego. Roxana Węgiel. Nie! Ona już była. Taka pani, którą bardzo lubię. Magda Gessler? Tak! Jej. Idź też. Pod jego studio. Zaczaj się na nią. Z nożem. Ale jutro jest odcinek, a to jest nagrane pewnie z tydzień temu. Tylko, czy nie zdążyłaś? No trochę. Lecimy po węgiel. Ahoj! 13. Masz rację. Ahoj z tym! Hops, trafiłem nawet. I co tam, Batusik, słychać? A, sortuj. Weź wszystko. Elo. Elo. To było Ela właśnie. O, Ela. Zdradziłaś przyjaciela. Hops. Ops. Cki. A ta o jednym. Kto ma cycki, ten ma władzę, no proste. Skrzyczności nie zaprzeczę. Czyżbyś sugerował, że jest inaczej? Nie. Jakieś doświadczenia? Zgadzam się z tym w zupełności. Pamiętaj, że mama się nie liczy. Okej. Okay. Aja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 j. O, to jak w tych telegrach mnie ostatnio mówiłeś. Tak. Ajajajajajajajaj. Ja czasami o godzinie chyba 6, 5 oglądałam te telegry. Wiesz, że ja kiedyś oglądałam
całą tą infolinię wróżki. Ja w Sylwestra oglądałem. Nie, nie Salom... Sylwestra. Salomei? Salmonelli? Ja nie wiem, jak ona miała. Salomea. O! Ja ją kojarzę, nie. Oglądałam nie w Sylwestra. Nie, całą noc. Tylko jak była zmiana czasu. Ja tam godzinę siedziała. Nie, tak zmiana czasu. Przestawiamy zegareczki. Ja bym zadzwoniła tam do niej. Po co? Zapytać się o coś. Ciekawe, czy by prawdę powiedziała. Wiesz, że SMS jest za 30 zł, a minuta połączenia jest za 5 albo 6? Nie, mniej jest teraz. Coś wcześniej było. Nowego. Teraz chyba za minutę jest 3 zł, a za SMS-a jest dużo mniej niż 30 zł. I hops. To jest fajna wyskocznia. I rym, cym, cym. Tylko tu mi jeszcze brakuje okna do wyskakiwania. Lecimy przez życie w podskokach. Coś ci psiła przypomina? Co? Okno do wyskakiwania. Bier wszystko. Kurde, się nalatam. Jak w prawdziwym życiu. To wezmę te pręty, tu wrzucę. Po prostu sobie wziąłem dużo, bo chcę na węgiel jechać. Tam przestawić sobie różne fajne takie rzeczy. Tylko jeszcze nie wiem, jak to wziąć, żeby ewentualnie sobie coś tam, bo jeszcze na kwarcyk trzeba jechać. I boksy trzeba ogarnąć. Na kwarcusia, a nie na kwarcyk. Kwarcusia. Znaczy ogólnie kwarcusie są dwa. Bo tu jest wejście wąskie kwarcuś, tu jest uran, tu jest wejście kwarcuś. Uran, Neptun, które Saturn. Trzeba wysadzić, tu jest kwarcuś. A tu w drugą stronę jest jeszcze tu kwarcykowo. Więc kwarcykowo. W sumie kwarcykowo jest troszkę bliżej. Jeszcze nie wiem, jak tutaj się przedostaje. Coś ci powiem po odcinku. Odcinki. Okej, okay, ale ogólnie tutaj na górze jest bardzo blisko już to wejście kwarcu, jak się pójdzie w tamtą stronę. Zostań. Pójdzie się w stronę tamtą. To jest już wejście jakieś, które trzeba wysadzić i tam jest ogólnie kwarcuś. Jest z tego, co pamiętam, pełny zostawiony przeze mnie kontener. No i się dymi. Kurde, Halina znowu placek przypaliła. Halina schabowe przypala. Takie czarne, a po takiej dawce węgla się nie wypróżnisz, co? 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 A spożywczy węgiel. Taki do jedzenia? Jej szamko. Ho, 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 ho. No i stawiam fundament ogólnie i... Znowu Franciszek będzie pytał, że w odcinku się nic ciekawego nie dzieje, ale nasze rozmowy są bardzo ciekawe. Pozdrawiam Franciszka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Franciszka. Francis. Przed wzrostem nie usunął czegoś kurczę ważnego. Mogę mówić do niego Franek? Jak rafineria. Nie wiem, musisz zapytać. Franciszek. Franek. Franek, bardzo ładne imię. Tak. To muszę przyznać rację. Zofia. Dziewczyny, tak? 19 lat. Tak ma na imię moja babcia. Jedna i druga. O. Zofia. No i cyk. Fajnie. Pozdrawiamy moją babcię. Pozdrawiam babcię. Babcia ogląda YouTube. Wiesz co? Kiedyś oglądała. I teraz tak serio mówię. Kiedyś oglądała. No i cyk. Skończone. I się dymi. Kurde. Ja tylko te pierwsze się dymią. Oglądała na nabożeństwach. Czemu się tylko pierwsze dymią? Ktoś wie? Nie wiem. Ja nic nie zrobiłam. Ja rączki mam przy sobie. Z tej strony trzeba było zrobić wyskocznie. Czy już skończyłeś to pięterko? Musiał tu gdzieś być wyskocznie. O! No, skończyło się, tylko trzeba wyskocznie jakoś zrobić. Coś trzeba pomyśleć. Ale ogólnie dlaczego się tylko pierwsze dymią? Nie, wszystkie się dymią chyba tylko. Nie wiem, o co chodzi. A tu jest ropa, wszędzie stoi. O, co ci stoi? Ropa. O. A wiesz, że ropę się strzykawką bierze? O nie. Nie odjedzie. Z czegokolwiek. Tutaj dobyczkami. Na przykład ropę z zęba, ropę z prącia, ropę z... Z czego? Z prącia. Nie wiesz, że tak się da? Fujka. Serio? Nie Może wiem. Może ci ropa lecieć z... Ptaszka. Nie. Ty się nie śmiej, bo ja kiedyś miałam ropę w zębie. I jak... Na prąciu? Nie, w zębie, okay. Nie miałam prącia. Jeszcze mi nie urosło prącie. Współczujemy.
kiedyś miałam, ale to kilka lat temu. Po przedszkolu rośnie. I tak mi jest, kurczę, sińsko bolało. Prącie, jak mi tą strzykawką to brali. Masakra. Ale ogólnie mam zdrowe zęby. Razy dwa staczki betonu. Ogólnie mamy 20 minut odcinka. To ja powiem jeszcze taką ciekawostkę o mnie. Od 3 lat, już ponad, mam torbiela nad zębami. I do tej pory nie zanikł. Smacznego wszystkim jedzącym. Dziwne. Ale torbiel to nie jest nic brzydzącego. A prącie? A prącie? Ale jak się upomniał, a prącie? No ogólnie to tutaj też przerobiłem, bo... tu był jeden pojemnik przemysłowy, teraz postawiłem tu drugi, tu trzeci i tu czwarty. I w sumie to fajnie zrobiłem, że jak teraz dużo stali idzie, bo w sumie zwiększyłem tam jeszcze pojemnik na duży z ramami przemysłowymi, więc teraz wzmocnionych belek idzie dużo, więc te stalowe belki idą i te wzmocnione belki przemysłowe idą, tam sobie idą do ram, chociaż ram już jest w sumie pełno, więc teraz się tylko dopełniają w pojemniku te stalowe belki. To chciałbym tu mieć zapas ogólnie węgla, żeby jak wszystko ruszy, to żeby było tutaj dużo, bo ten traktor nie wyrabia, chciałem zrobić temu traktorkowi dokładnie. Piłka, pytanie jest. Jakiś nowy, chyba nie na czacie. I tam ogólnie chcę zwiększyć nie. Też... No. Taśmociągi tam na węglu, dlatego zaraz tam pojedziemy, 22 minuty jest są. I myślę, że muszę zrobić miniaturkę jeszcze. Fajnie wychodzi sobie ze ściany lina. A, tam wchodzi na górę, na piętelko. I z tej strony też by trzeba było zrobić sobie... Wskocznie. Jakby to zrobić? Myślę, że... muszę zrobić tak samo jak tam, czyli jak jest pytanko? Czy mam się jutro malować? Koniecznie. Konieczna? Konieczna. Sugerujesz, że jestem brzydka bez makijażu? Nie. Nie, proszę nie bij, proszę nie bij. Nie. Bliska. O. Ja nie biję. Ja nie gryzę. Połykam w całości. Nie, dobra. Gryźć ugryzę. Połykać w całości nie połykam. Nie dałabym rady. Ale tak. Nie biję. O. Sztos. A, musiałeś. Co musiałem? Powiedzieć. A, no. Słowo. Musiałem, wiem. Sztos. Sztos. To jest dobrze, to jest źle. Zróbmy tu. To ja może po prostu pójdę za dwóch, a ty sobie pogadaj. Nie, ej, gdzie? I co, i mam trzymać siku na odcinku? Dobra, to nie. No. Z sikającą piłką. Ej, no nie. Idź. Dobra, idę. Będę miał tytuł. To no. Cześć. Pa. Tylko się nie utop. A nie zdążyłem. No i ogólnie coś takiego, tu jeszcze prunda. Trzeba... tam? O, jedzie traktor akurat. Siema. Przeszkadza gracz? Naprawdę do prądu przeszkadzam? Taki tutaj już niepotrzebny. No i tutaj tak cyk. Mogło być wyżej tak naprawdę chyba, nawet. No, ale coś takiego i tu by było też tam tutaj ten. No. Chyba tak, coś takiego i coś takiego, chyba. I tam sobie tak samo trzeba było zrobić. Tak naprawdę mogłoby to być... mogłoby to być chyba... tu.
mi się. No, sztos. Czyli teraz dwa do góry i w prawo. Mhm. Chyba podobnie jak tam. Cyk. Cyk. A, jeszcze jeden. Cyk. Teraz chyba w z lewem. Po lewej ścianie drzwi. Coś takiego. I tu zakręt w... Przyjdź ze skrętem. Zakręt ze samym ustawiony. No i fajnie. Jak się podoba ludziska? Dzień dobry. Jest dziwnie, bo to jest na pół kratki tylko. Ale kiedy piłka wróci? Już wróciłam. Nie utopiła. Już się utopiłam. Ja już nie żyję. Chciałem cię wkręcić, że nie słyszę, ale ty się nie dasz. Że cię nie słychać. Nie, ogólnie ta góra jest bardzo duża. Stamtąd boksy ściągam. Ciągnę. Pokazywałem już w poprzednim odcinku. Ale fajnie było to zrobić jeszcze pięterko. Jedno i drugie i trzecie, żeby to było większe od góry. Od tej to nie będzie chyba problem. Ale w sumie nie wiem, co ja tu muszę jeszcze, co miałbym jeszcze zrobić tutaj. Zastanawiam się, czy ograniczniki SI robić na dole czy na górze. Mam troszkę miejsca na dole, tam miały być superkomputery, ale ogólnie to się za dużo rzeczy zrobiło. Ale będę musiał też zrobić turbosilniki, które niby teoretycznie miejsce mają tam na dole, w tamtym rogu. Tu miałem w ogóle jeszcze zdjęcie zrobić. Za chwilę skoczymy, zobaczymy, czy to się działa. Chociaż w sumie stare zrobiłem i działało, więc... Turbosilniki, tylko że do turbosilników potrzeba więcej rzeczy niż same silniki. Więc tu będzie miejsca mało, niestety. Tam jest troszeczkę, tam te dwa fundamenty, w sumie to już mogłoby się kończyć, ale nie. Tutaj troszkę miejsca jest, ale myślę, że za mało, bo do turbosilników na przykład potrzeba... Kurczę, dużo rzeczy. Nie utopiłaś się, psiła? Nie. Znaczy tak. Radiowa jednostka kontrolna, czyli ten z aluminium. Tutaj też guma i aluminium. Czy w ogóle jedno aluminium, potem drugie aluminium robi. Najpierw ten alklat aluminium, sheet. Sheet. Najpierw sztaba aluminium. A potem to. Do tego jest miedź i sztaba aluminium. A do sztaba aluminium jest boksyt, który tam z góry ściągamy. I krzemionka, który się robi z kwarcu. Więc na górze będzie całe jeszcze na tym trzecim piętrze, który przed chwilą zrobiłem. Cała też linia do przerabiania kwarcu, którego trzeba przywozić z tamtej fabryki, która znajduje się tu. Wejście jest albo to przez wodę, albo to, które trzeba wysadzić. I planuję się właśnie tam wybrać. Siła. Jeśli po drodze też na węgiel. W tą stronę. Przechodzę na odcinku na węgiel, który Psiłka prowadzi, więc zapraszam bardzo serdecznie. 28 minut. No jeszcze chwilkę, kurczę, no co tam? Czy ty wiesz, co to jest konstytucja? Konstytucja? Tak jest. Gdzieś to słyszałem. Co to jest konstytucja? Albo tutaj kwarcykowo, ale w sumie to nie wiem. Przejąłbym się może na kwarcykowo. Przeczytać? No. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Najważniejszy akt prawny Rzeczpospolitej Polskiej uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnopolskim referendum 25 maja 1997 roku. Tada! Ej! A, ja ogólnie miałem się pokazać tutaj. O, tu, to. Ogólnie coś zaloguje, to tu są inne rzeczy. A, ja ogólnie miałem jeszcze powiedzieć, że to znaczy, przez to o 3 w nocy mi się skraszowała gra. Skraszowała mi tak konkretnie. Co to za zło, co to za czary są? Bo... słyszałem, że jak się odkryje dużo rzeczy, to się właśnie... kraszuje grę. I ogólnie problem jest taki, że autozapis, który mam ustawiony co minutę... Autozapis? Co to takiego? Który mam ustawiony co minutę... ostatni zapis, właśnie autosave, był błędny, więc zawsze jak próbowałem wejść, to mi wywalało grę. Jak skraszował 10 razy, potem próbowałem sobie jakoś sam zapisać, wejść, ale ostatecznie okazało się, że tam na forum szukam informacji, w sumie prawie godzinka na to zeszła, że trzeba wczytać poprzedni, bo to coś z tymi badaniami dysku się robi, więc wczytałem poprzedni dosłownie minutę przed tym, no i działało. A szczerze mówiąc, ostatnio zapisywałem, jak nagrywaliśmy po 22, więc myślałem, że tam druga czy trzecia w nocy stracę 4 czy 5 godzin postępu.
Ale ostatecznie nie. Zacznijmy tam minutkę. Akurat tak robiłem tam te pojemniki. Także tutaj też w sumie wystarczy się przelogować i się zmieniają te receptury. I ogólnie na początku miałem recepturę też na superkomputery chyba? Na coś takiego. Czy na superkomputery chyba. Chyba na to, coś tu było inaczej. No ale się przelogowałem, już z tej rano to jeszcze miałem, jak grałem. No i właśnie ten wymiar kieszonkowy, więc się zastanawiam tymi dwoma. To było tu te dwa. Teraz są już inne, beton niekoniecznie, bo tu już mam wszystko zrobione. Szybkie łączniki będę teraz robił. Na wymiar kieszonkowy, czyli więcej miejsca ekwipunku, więc jak teraz mam tyle, no to będę miał jeszcze 5. Tu 3 i tu 2. Bardzo dziwne, masz 3 łapki w górę, a nikt nie pisze. O. No bo nikogo nie ma. Zaraz. Ja jestem! Tylko ty jesteś! Jestem najwierniejszą fanką. Dokładnie. I to jest udowodnione. To by się przydało, ale wezmę sobie to, bo się w sumie przyda. I to krzemionka, bo ogólnie to się robi z szybkowodów, z kabli i z plastiku. Rozszerzony wymiar kieszonkowy. Dasz mi dokończyć, nie lubię, jak mi przerywasz. To się robi z kabli i z plastiku, ale myślałem, że kabli, jak sobie wezmę, to nie będę musiał robić. Aczkolwiek do superkomputerów potrzeba kable, dlatego i tak trzeba będzie kable tam ciągnąć, więc myślałem, żeby sobie tutaj zrobić tu najszybszy taśmociąg, tu wziąć na kabel, żeby nie szły dwoma taśmociągami te same rzeczy, ale ogólnie potem wzmocnione płytki też trzeba będzie tam na górę dostarczyć, więc ogólnie tu jeszcze to wzrośnie. Także trochę słabo już się robi, ale no cóż. Do superkomputerów potrzeba też... Właśnie... Nie, czy do... Turbosilników. Przepraszam. Nie, do czegoś trzeba było kable. Do czego trzeba było kable? Pochłaniacz nie, a tu się strasznie robi tylko aluminium dużo. Potrzeba i to mieć. Mieć też chciałem przebudować, ale nie przebudowałem. Dobra, więc księżynkowy wymiar może się jeszcze trafi, ale w sumie to się też przyda. No to i tak krzemionki trzeba będzie dużo. Krzemionki. No i guma i szybko wody to już tam mamy dostarczone, więc w sumie pięterko wyżej będzie. Też szybkie łączniki już na tym trzecim, a na drugim sobie jeszcze zrobimy obok tamtych komputerów ograniczniki SI. Także bierzemy to. I mam nadzieję, że mi nie skraszuje gry. Już nawet żeby zrobić super komputery, to się kurczę. Problem jest. Już dysków otwartych już nie mam, ale ogólnie to sobie mogę jeszcze odblokować takie rzeczy jak alternatywę na płytkę drukowaną, którą w sumie sobie wziąłem tak chyba na. No odczepnego. Ale żeby coś tam było, to szkoda, że nie ma takich rzeczy, żeby mnie zainteresowało, no ale sobie odblokuję już. Na szybkie łączniki potrzebuję też krzemionki. Krzemionki nie mam, bo się zrobi z kwarcu. Ogólnie sobie przerobiłem też grzybnie i biomasę na tkaninę tutaj. Jak widać, jedna grzybnia, 5 biomasy, którą ostatnio zbierałem, także tu mam jeszcze troszkę grzybni, ale tkaninę sobie robię, bo trzeba będzie do różnych innych rzeczy, jak uran, jakieś tam filtry i tak dalej, tkanina do spadochronów. Których w sumie nie używam, ale się przydadzą. Już masz psiła. Nie, postanowiłam, że nie będę się w ogóle odzywać. Z niemową psiłką? Nie będę się odzywać, bo to nie ma sensu. Nieprawda, psiła. Po prostu nie lubię, jak mi przerywasz, ale jak... Nic nie mówię, to... Nie lubię ja tak samo, jak ty mi przerywasz. Co i... Przepraszam chuju to masz. Ej. Że tego nie odblokuję, to jeszcze mogę odblokować, ale w sumie nie mogę tego, więc nie mam tego. Także 34 minuty, więc dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. I jeszcze nie zrobiłem miniaturki, ale trzeba będzie zrobić. Więc dziękuję bardzo serdecznie. Jeśli się spodobało, zachęcamy do zostawienia łapki w górę. I zachęcamy do obejrzenia następnych odcinków. Była ze mną psiłeczka. Nie wiem, czy byłam w ogóle. Byłaś. Ja się miałam nie odzywać. Psiuła. No papa. Dobra, to byłam. Byłam. A tu już mamy 96 godzin. Wow. I baletunio. Głodna jestem. No?